Uderzony przy tym zwodzie Billy Garrett, Molly Bark. Zobaczymy, czy to wpłynie na celność rzutów. 79% w sezonie z linii rzutów wolnych Garretta. Pierwszy rzut celny. No niezwykle ważne rzuty wolne, bo przy remisie, no jeszcze Słupsk będzie tak naprawdę musiał obronić tą ostatnią akcję. No zobaczmy. No, trafienie tych wolnych jest kluczowe najbardziej. Drugi rzut jednak niecelny. No w tej momencie trzeba... 5 na 7. Czy będzie chciał rzucić, myślę. Będzie chciał trafić za dużo czasu, żeby tu jakieś sztuki ze zbiórką w ataku robić. Myślę, że będzie jednak trafiał. Będzie próba wyrwania jakiejś piłki. Ten rzut celny. Bez timeoutu Igor Milicic. Jeden punkt różnic. Jest Damian Kulik z piłką. Próba podwojenia. Bardzo ryzykowne podanie. Przechwytuje je Bić i zdobywa punkty na prowadzenie. Nie narysował nic Milicic. Poszli podwojenie po trzeci, czwarty zawodnik. Straszliwie złe podanie Stali. Bo Bić tyle przesiedział dzisiaj na ławce. Jakież cuda tutaj grają czarni i prowadzą pierwszy raz w meczu. To był Florence? Tak, to był Florence. Całe spotkanie Bić był wywołany do tablicy, że tu bardzo od niego dużo zależy. I widzimy, kluczowy przekwot może być tego spotkania. Ależ błąd i ależ akcja, ależ oni to wyrywają z serce rywalowi z piersi. Czarni Słupsk mają prowadzenie, zostało 9 sekund.